Pytamy o sytuację finansową emerytów w Polsce. Jaka ona jest? Czy pani się dobrze żyje, czy nie? Źle się żyje, bo wszystko drożeje, a ja przeszłam na emeryturę od 55 lat. Zamiast być lepiej, to coraz gorzej, bo jakby nie drożało, prawda? No. Czyli tak rok do roku pani się żyje gorzej? No bym powiedziała, że tak. Były takie a ja już mam 83 lata, we wrześniu kończę. Ale to dochodzi do sytuacji, kiedy pani musi sobie czegoś odmawiać? Na przykład wchodzi do sklepu i mówi, tego mięsa to jeszcze nie kupię? Ja mięsa w ogóle nie jem, bo jestem cukrzyk. Tam od czasu do czasu, no wiele rzeczy sobie odmawiam. Siedzę tutaj na Grzybowskiej, bo nie stać mnie, żeby pojechać nawet do emerytów, bo mieszkanie opłacić, światło, gaz, ja już krzyczę. Za jajka się dobre biorę, bo omlet jest dobry od młodej kurki. A zapytam w takim razie, te 13, 14, one pomagają, czy nie? No pewnie, że pomagają, dużo pomagają. Ja jeszcze synowi pomagam. Syn jest po wyższych studiach, jest adwokatem, ale tam jest bieda teraz w sądownictwie. No niestety, kiepskie zarobki. Czyli pani sobie musi czegoś odmawiać i liczyć każdy grosz i jednocześnie znajduje mimo to pieniądze na pomoc rodzinie. No synowi po prostu pomagam. Mam jedynaka, jest kawalerem, ale muszę mu trochę pomóc, no. Bo wie pan, no jak to jest. Matczyna miłość. A zapytam jeszcze na koniec, ile ma pani lat? No 83. We wrześniu kończę, no. I zapytam, jak ma pani na imię? Ja mam Irena do domu. Chodziłam kiedyś po klubach seniora, ale porobili wstęp płatny po 10, po 20 zł. No raz na jakiś czas można pójść, ale wiele rzeczy. Chodziłam na tańce, bo ja lubię śpiewać, tańczyć, ale teraz wszędzie kosztuje, a sponsorów nie ma. Ja jestem wdowa i sponsora nie mam już teraz, nie te lata.